Dzień dobry, cześć i czołem. Witajcie znowu na dobrerowery.pl. Witajcie na spotkaniu z kolejnym rowerem. Kolejny rower od Poligona i tym razem chyba najbardziej wypasiony poligon, jaki na naszym kanale się pojawił. Rower spokrewniony z tańszymi wariantami Fuli Poligona, które już Wam pokazywałem, ale CISQ T7 to jest model, który osprzętowo stoi znacznie wyżej, co zresztą zaraz zobaczycie. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj oczywiście aluminiowego fula z, myślę, że dość ładnie wykonaną ramą. Oczywiście strona wizualna to zawsze jest temat do dyskusji, to zawsze jest kwestia gustów. Natomiast wydaje mi się, że ta rama jest wykonana naprawdę ładnie. Ma parę przydatnych rozwiązań, takich chociażby jak niski przekrok, czyli faktycznie można tutaj spokojnie sobie dobierać w ogóle rower pod kątem długości, a nie trzeba się martwić przekrokiem. Zresztą w ogóle pewnym elementem charakterystycznym rowerów Poligona jest to, że są one wizualnie dość małe i generalnie rzecz biorąc są one dość małe. No tutaj pochodzenie producenta robi swoje i też bazowym rynkiem jest rynek, gdzie rowery w mniejszych ramach są jak najbardziej pożądane. Co ciekawe, jest to rower na kołach 29 cali, jest to rozmiar ramy M. No i tutaj całkiem ładnie te koła są zamaskowane, chociaż widać, że są duże, to jednak cała budowa roweru jest taka, żeby on dalej był dość niski, żeby wielkość kół nie wpływała ujemnie na przykład na łatwość wsiadania czy zajęcia pozycji za kierownicą. Rama aluminiowa, tak jak mówiłem, fajnie wykonana, ma tutaj te feature'y, które byście chcieli już tutaj znaleźć. Mamy zewnętrzne łożyska w korbie, mamy oczywiście miejsce pod sztycę regulowaną, mamy niski przekrok, mamy dalej zachowane mocowanie do koszyka na bidon. Ono jest jedno, natomiast tego miejsca jest w miarę dużo, czyli na długość można sobie tutaj wpakować trochę większy bidon, jakby ktoś miał taką fantazję, więc dobrze, że to jeszcze jest nawet w rozmiarze ramy M. Oczywiście rama na sztywnych osiach, to wiadomo. Mamy tutaj taką zintegrowaną osłonę przed łańcuchem, która wygląda jak zrobiona z opony, ale faktycznie jest to gruba guma i działa to. Pod spodem żadnej osłony tutaj nie widzę. Takim elementem, który wizualnie może mi tutaj nie do końca pasuje w tej ramie, jest to wyjście tych przewodów tutaj przy środku suportu, bo jak widzicie, jak sobie zostawicie za długą linkę od regulowanej sztycy, to będzie Wam o nią korba ocierała, więc trzeba tego dopilnować przy składaniu roweru, żeby tę linkę bardziej schować w ramie. Nie jest to problem, wystarczyłoby ją po prostu wsunąć z jednej i z drugiej strony, ale trzeba na to zwracać uwagę. Osprzętowo mamy tutaj miks komponentów Shimano, generalnie wszystko bazuje na Deore 12-biegowym z nową, fajną, dużą kasetą Shimano Deore. Tak jak mówiłem, jest korba też na zewnętrznych łożyskach. No i to jest zestawione z hamulcami, niestety nie od Shimano. Jakby tutaj były Deorki Shimano, to byłoby fajnie, natomiast są hamulce Tektro. I tutaj jest temat taki, że są zwolennicy tych hamulców, to jest już wyższy model Tektro, model, który ma więcej tłoczków, są to hamulce z czterema tłoczkami, natomiast generalnie rzecz biorąc, dałbym tutaj wolał po prostu Shimano. Co by tu nie mówić, jeżeli chodzi o hamulce hydrauliczne, wolę nawet poziom Deore wzwyż jako taką gwarancję łatwości serwisu, znajomości przez mechaników, no i też sprawdzonego modelu. Co jest tutaj dalej? Mamy regulowaną sztycę od TransX-a z oczywiście manetką na kierownicy, co jest oczywiste. Mamy siodło tutaj brandowane przez producenta roweru. Kokpit to też komponenty brandowane przez producenta, bardzo krótki mostek, standard w tej klasie i twarde chwyty do kierownicy, no to też wydaje mi się, że jest element, który dla wielu osób jest detalem. Zawieszeniowo postawiono sobie ten rower na RockShoxie. Mamy tutaj Recona z przodu i również z tyłu nie ma oszczędności, jeżeli chodzi o damper. Nie ma tutaj jakiegoś tańszego dampera, chociażby od SR Santor. Czyli mamy też RockShoxa z bardzo intuicyjnymi regulacjami, czy oczywiście regulacja ciśnienia, regulacja tłumienia powrotu i ta stopniowa regulacja kompresji, która pozwala nam zablokować damper. No nie ma to jakiegoś sterowania zawieszeniem z manetki, żadnych tego typu feature'ów rodem z droższych rowerów dużych producentów, ale jednak zawieszenie już na pewnym poziomie w tym rowerze jest. Koła, tak jak mówiłem, 29 cali, koła bazujące na komponentach tutaj brandowanych też przez producenta roweru, ale mamy tutaj piasty Shimano, więc przynajmniej serwis jest mega tani i bardzo prosty. Całość nam wieńczą opony V-Rubber 29 cali na 2,6. Jest to wyższy model V-Rubbera, aczkolwiek opona jest strasznie agresywna. No i podejrzewam, że osoby wydające około 10 tysięcy na rower, prawie 11 tysięcy, będą chciały tutaj wpakować jakieś opony, które są bardziej znane od bardziej wiodących producentów, jak chociażby Maxxis, Schwalbe, czy inne takie wiodące marki, jeżeli chodzi o produkcję opon trailowych czy endurowych.
Na koniec tradycyjnie plusy, minusy i rozmiar. To jest emeczka, ja mam 1,78 m wzrostu i muszę Wam przyznać, że mimo tego, że ten rower naprawdę jak się na nim usiądzie jest większy niż się wydaje patrząc na niego z boku, to i tak wolałbym w tym rowerze L-kę, byłaby dłuższa, troszkę bardziej stabilna, pasowałaby mi do mojego stylu jazdy po prostu bardziej. Przekraw, tak jak mówiłem, jest mega niski, więc problemu z zajęciem pozycji za kierownicą by nie było. Jakie są plusy, jakie są minusy tego roweru? Dla mnie największe plusy, że mamy tutaj niezły napęd, czyli Shimano Deore. Okej, nie jest to jeszcze SLX, nie jest to XT, ale nowe Deore naprawdę daje duże możliwości, jeżeli chodzi o taką jazdę trailową i jeżeli chodzi o zakres dostępnych biegów, to funkcjonalność tego napędu jest naprawdę spoko. Fajnie, że jest też korba na zewnętrznych łożyskach, fajnie, że mamy zawieszenie RockShoxa, że jednak jest tutaj jednolite zawieszenie RockShoxa, nie ma jakichś eksperymentów z tańszym SR Santorem albo jeszcze innymi wynalazkami. Jakie są minusy tego roweru? Ja bym w nim wymienił opony, to na pewno. No jestem ciekawy, co sądzicie o hamulcach. Czy nie boicie się tutaj hamulców Tektro, wyższego modelu Tektro? Co mi się w nich nie podoba, to to, że mają takie strasznie plastikowe wrażenie, jeżeli chodzi o klamkę. Czyli sprawiają wrażenie turbo lekkich. Nie wiem, czy to ma też przełożenie na wytrzymałość tych klamek hamulcowych i całych hamulców, ale działają fajnie, trochę na tym pojeździłem i hamowanie jest spoko. Czyli nie byłem na szlaku, nie byłem na trasie zjazdowej, więc nie powiem Wam, jak one się zachowują pod wpływem obciążenia przy rosnącej temperaturze płynu, klocków i tak dalej. Natomiast okej, hamują całkiem nieźle, natomiast mają takie dość miękkie, plastikowe wrażenie. Zaciśnięcie jest okej, ale widzicie, ten vibe klamki, nazwijmy to, po prostu odczucia z kontaktu z klamką hamulcową są tak, jakby były jakby była plastikowa, a wcale plastikowa nie jest. Jest to po prostu jakieś leciutkie aluminium. Co sądzicie finalnie o tym rowerze? Czy Wam się podoba? Czy macie jakieś inne propozycje w tym przedziale cenowym rowerów? Oczywiście mówimy o cenie katalogowej. Nie ma sensu porównać tego roweru z rowerem, który kupiliście 3 lata temu w super wyprzedaży i tak dalej, bo to po prostu nie jest miarodajne. Jest 2022 rok, rowery kosztują tyle, ile kosztują, więc jeżeli macie inne ciekawe propozycje rowerów z tego segmentu, taki trail na 29 cali, właśnie nowych rowerów w podobnej cenie, to napiszcie, na pewno komuś to w komentarzach przyda. Póki co dziękuję Wam bardzo za uwagę, jeżeli Wam się film podobał, to zostawcie łapkę w górę. No i cóż, dzięki, hej!